No i rozpoczęliśmy kolejne spotkanie, pomiędzy Ultimate Team Bydgoszcz a wojownikiem Wapcz. Jest to jeden z dwóch spotkań, jest to jedno z dwóch spotkań drużyny z Wapcza w dniu dzisiejszym. Drużyna z Wapcza dzisiaj, drużyna z Bydgoszczy chciała rozegrać w dniu dzisiejszym dwa spotkania. No i te dwa spotkania dostała taką szansę, aby rozegrać. No ale będzie oczywiście tutaj niezwykle ciężko o to, aby no, osiągnąć jakikolwiek dobry wynik. Szczególnie w tym drugim spotkaniu, kiedy tutaj drużyna będzie naprawdę bardzo zmęczona. Eurodrup Toruń w tym drugim meczu oczywiście. Później już właśnie ten ciekawy, interesujący mecz. Te spotkania zdecydują oczywiście o tym, kto awansuje do pierwszej ligi. Będzie tutaj jeszcze walka o ten awans. Do samego końca. Będzie to walka, w którą staczą wojownik Ultimate i właśnie drużyna Eurodrup Toruń. Jeżeli w dniu dzisiejszym wygra drużyna Ultimate Team Bydgoszcz dwa spotkania, no to Ultimate awansuje właśnie do tej pierwszej ligi. No i teraz taki jeden z tych małych warunków się spełnia powoli, ponieważ Ireneusz Szczęsny strzela pierwszą bramkę dla drużyny z Bydgoszczy. Właśnie jeszcze nie przedstawiłem Państwu oczywiście składów, za co bardzo serdecznie przepraszam. No i już postaram się szybciutko naprawić swój błąd. Drużyna Ultimate Team Bydgoszcz w bramce Mariusz Tatera, 4 Mikołaj Laskowski, 6 Piotr Szurgot, 9 Sebastian Zieliński, 11 Marcin Napierała, 13 Jarosław Teliszewski, 17 Grzegorz Muzykiewicz, 18 Femi Adenuga, no i 23 Ireneusz Szczęsny. Wojownik Wapcz, 3 Łukasz Filarski, 7 Szymon Szymański, 8 Roman Styrpolski, 10 Krzysztof Janowski, 14 Remigiusz Więdłocha, 15 Marcin Janus, 16 Bartosz Michalak, 18 Jakub Smolny, w bramce Mateusz Kawała.
do samego końca będzie trwała dzisiejsza walka odnośnie pierwszej ligi, falowej ligi piłki nożnej Staleksliga. Próbuje drużyna z Wapcza, nie ma faulu. Drużyna Ultimate, no nie wiem czy nie po raz pierwszy zagrała w zielonych strojach, przepraszam, nie w zielonych, a w żółtych strojach. Jeszcze w tych barwach drużyny zbyt gorszy nie widziałem. No i Ultimate jest w tym momencie również liderem, jeżeli chodzi o liczbę fauli na mecz. 1,4 faule w rankingu Fair Play, była to pierwsza drużyna, ale w tym meczu już 2 faule na koncie drużyny Ultimate. No i mogą oni stracić to swoje miejsce w klasyfikacji na rzecz Nowego Szpitala, który ma 1,6 faula w tym momencie na mecz. Jeszcze kilka innych rankingów w tym momencie, które są prowadzone, strzelone bramki. Tutaj liderem Piotr Kaczkowski z 17 golami, 14 ma Maksymiak, 13 Stankiewicz, 12 Komór, 11 Krochn, 11 Borowski, Rybiński, Majka, Grabka, Bartek Wiśniewski z Chełmży Futsal Team, a więc jest kilku zawodników, którzy no już tak powoli wychodzą do tej walki o najwyższe cele. Nie ma tutaj oczywiście nikogo z Coco Studio i drużyny Rafmix Stal Wytwiecie, ponieważ oni jeszcze w tym sezonie grali tylko w Pucharze Ligi. Jeżeli chodzi o asystę, to tutaj także bezkonkurencyjny Kaczkowski, 18 asyst. No i to on jest jednym z autorów tego sukcesu, jakim jest awans do pierwszej ligi drużyny Jerzego Siemienieckiego. Kolejne rankingi, klasyfikacja kanadyjska. Bezkonkurencyjny Kaczkowski, 35 punktów na jego koncie, Maksymiak 21, Suchocki 21, Majka 20, a więc no spora różnica w powerplay. 3 bramki Chełmży, WSD Twojej Szkoły, Wojownika, Babczy i Ekopolu Pruszcz. Egzekutorzy, tutaj zwycięzca z poprzedniego sezonu Jakub Smolny, 2 gole na koncie tego zawodnika. No i jeżeli chodzi o Zerka, no to tutaj Mateusz Gerlicki w tym momencie na prowadzeniu, ponieważ ma na swoim koncie 2 Zerka. Mamy drugą bramkę dla Ultimate Team Bydgoszcz. Z numerem 17 Femi Adenuga. No i mamy 2-0. Za chwilę oczywiście jeszcze szybciutko tą bramkę z tego rzutu wolnego pokażemy.
Mocny strzał obok Mateusza Kwały. Femiego Adenugi. Jeszcze muszę oczywiście dokończyć ostatnią klasyfikację MVP, kolekcjoner MVP. W każdym jak na razie swoim ligowym spotkaniu MVP był Piotr Kaczkowski. 4 mecze. 4 razy jako wyjściowy zawodnik. 4 razy MVP, 17. Strzelonych bramek, 36 oddanych strzałów, 18 asyst. Bezapelacyjny lider jak na razie. Kolejna próba. No i jest kolejna bramka. Pierwsza. Bramka Remigiusza Więdłochy, zawodnik z numerem 14, a więc no Tatera nie będzie miał swojego zerka. Próbował, ale nic z tego nie wyszło. Dwa do jednego. 11 minuta gry. No i mamy przedłużony rzut karny dla drużyny Wojownika Wapcz. Szósty faul drużyny z Bydgoszczy. A więc no w tej klasyfikacji fauli stracą wyraźnie zawodnicy. Z Bydgoszczy, no a Smolny strzela swoją trzecią bramkę z przedłużonych rzutów karnych. Jakub Smolny, 2-2. Trzeci gol Smolnego z przedłużonych rzutów karnych. No i Smolny jest na bardzo dobrej drodze, aby tutaj
oczywiście zdobyć ten tytuł na koniec sezonu. Tytuł, który będzie niezwykle ważny. Tatea. Długie wznowienie, ale niecelne. No i mamy kolejną bramkę dla drużyny Wojownika. Wojownik z 2 do 0 wyciągnął ten mecz na 3 do 2. No i jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, jeżeli to Wojownik swój dzisiejszy mecz wygra, no to nie będziemy mieć tutaj już hitu weekendu, bo będzie już tutaj wszystko jasne odnośnie tej ostatniej grupy i decydujących awansów do rozgrywek ligowych. Wojownik, no Eurodrób, żeby nie awansować, musiałby przegrać różnicą w tym momencie 22 goli. 22 gole różnicy, taka musiałaby być, taką minimum przewagą musiałoby się skończyć tamto spotkanie. No i jeżeli i taki wynik oczywiście również nie dałby za wiele drużynie Ultimate Team Bydgoszcz, ponieważ porażka skazuje tą drużynę na drugą ligę. No nie, przepraszam. Zwycięstwo 25 bramkami przy takim wyniku z drużyną Eurodrob Toru nie dawałoby Ultimate Team Bydgoszcz awans do pierwszej ligi. No, taki wynik zdarzyć się w Starych Lidze, no, myślę, że jednak nie może. To nie jest, to nie są tej klasy drużyny oczywiście. Tutaj nie gra jedna drużyna bardzo silna z drużyną słabszą. Tutaj gra właśnie ta słabsza, wydawałoby się, drużyna Ultimate Team Bydgoszcz z piekielnie silnym Eurodrobiem. No i zobaczymy w tym momencie, patrząc na tabelę, Ultimate Team Bydgoszcz jest drużyną, która ma jeden z najlepszych bilansów bramkowych, 29, 38 bramek strzelonych, 9 straconych, drużyna Eurodrobiu, 51 strzelonych i 8 straconych. Więc ten bilans jest troszkę lepszy, ale tylko troszkę. Kolejna okazja, ależ przepięknie mógł to zakończyć Jarosław Teliszewski. Nic z tego jednak nie wyszło.
Kolejna próba. Próbował Roman Strupowski. On chciał podwyższyć prowadzenie swojego zespołu. Tak się jednak nie stało. No i jaka decyzja sędziego, jest faul, no i jest. Przedłużony rzut karny oczywiście dla Wojownika Wapcz. Kolejny strzał, no i kolejny gol. Jakub Smolny. Jest to drugi gol, a więc czwarta bramka już Smolnego w tym momencie. Z przedłużonych rzutów karnych będzie się liczył w tej klasyfikacji na pewno Smolny. Kolejna próba drużyny z Wapcza. No, widzimy, że to jednak Wapcze ma przewagę. Zdobywają dużo fauli zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz. Oni, tak jak mówiłem, no w tej chwili polecą, no i to bardzo polecą, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Klasyfikację oczywiście. Mamy jakieś tutaj małe zamieszanie. Zobaczymy, co wymyślą tutaj zawodnicy. Starają się. Cały czas zawodnicy. No i kolejny strzał, no i dobrze obroniony teraz przez Mateusza Kawałę. No i kolejna próba niewykorzystana, no ale już drużyna Ultimate Team Bydgoszcz, no i zamotał teraz. Mi się wydaje, no bez faulu, tak uznał sędzia, ale myślę, że zamotał się tutaj trochę Marcin Napierała. Napierała teraz leży na boisku. Upadł na kolano Marcin Napierała, ale już wstał, już wszystko jest okej. Mieliśmy rzut sędziowski, Muzykiewicz.
strata piłki, czy zdąży do futbolówki? Zdążył zawodnik Wojownika, no ale dobrze tam piłkarz Ultimate Team Bydgoszcz tą piłkę wybijał. No i jeszcze pozostało do zakończenia tej pierwszej połowy 2 sekundy, no i w tym momencie koniec tej pierwszej połowy. Do przerwy Wojownik prowadzi z Ultimate Team Bydgoszcz 4-2. No i rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy Wojownikiem a Ultimate Team Bydgoszcz. Rozpoczęli już szybciutko zawodnicy z Wapcza, chcąc tutaj ruszyć do przodu, strzelić kolejną bramkę. Teraz faulowany Femi Adenuga.
Kolejna okazja, broni Mariusz Tatera. Tatera, jak na razie, mimo straty 4 bramek, no to gra poprawnie, możemy powiedzieć, tak? Na pewno, gdyby nie jego dobra jednak, patrząc, nie patrząc, dyspozycja w bramce, drużyna z Bydgoszczy mogłaby tutaj stracić jeszcze więcej goli. Kolejny strzał Ultimate Team Bydgoszcz w boczną siatkę. No i już drużyna z Wapcza, drużyna w czerwonych koszulkach, drużyna, która zawsze rokrocznie w Stalex Lidze jest w tej ścisłej czołówce rozgrywek. Poprzedni sezon no był słaby jednak dla tej drużyny, miejsce 11. No ale wcześniej jako Wiktoria Lisewo w 5. edycji drugie miejsce. 8. miejsce w 4. edycji. 3. miejsce w 3. edycji. A więc jednak zawsze w tej czołówce Halowej Ligi Piłki Nożnej w świecie drużyna z Wapcza jest. Jest to drużyna, która występuje w Stalex Lidze od 3. sezonu. Właśnie wtedy jako Beniaminek w Karpiński Liga w składzie z takim zawodnikiem jak Łukasz Budziński na przykład, który wtedy był odkryciem sezonu, uznany przez władze ligi. Ta drużyna zajęła 3. miejsce i to był największy sukces drużyny pod wodzą Marka Filarskiego. Później, tak jak mówiłem, miejsce 8. No, miejsce 2. oczywiście było wielkim sukcesem tutaj jako Wiktoria Lisewo wtedy w 5. edycji. A więc no, jest to drużyna, która 2 razy stała na podium i jest to drużyna, której nie można na pewno lekceważyć. Teraz bramka dla drużyny z Bydgoszczy, bramka dla Ultimate Team Bydgoszcz. 3. bramka, bramka kontaktowa Ireneusza Szczęsnego. Dobrze, poszedł za tą akcją cały czas w tym impecie Szczęsny. Kolejna okazja. Jednak nic z tego nie wyszło. No i kolejny strzał. Po raz kolejny próbuje drużyna z Bydgoszczy, łapie futbolówkę Kawała. Problemem są faule. Problemem i w jednej, i w drugiej drużynie są te faule. Ponieważ patrząc na ilość tych fauli, szczególnie w pierwszej połowie, no tam się kończyło przedłużonymi rzutami karnymi. Tutaj Wojownik ma jak na razie 2 przewinienia na swoim koncie. No i kolejna próba dla drużyny Wojownika niewykorzystana. No i już po raz kolejny rozpędzał się
z numerem 15 na czerwonej koszulce, Marcin Janus. Janus, który przywędował do tej drużyny z Silicon Valley Unipartner. Dzisiaj bez Wojtka Ernesta poczyna sobie drużyna z Wawrza. Wojtek Ernest, który powraca do rozgrywek Stalex Ligi, do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu. Mamy kolejną bramkę. Bramka dla Wojownika Wapcz, Szymon Szymański, 5-3, a więc znowu odskakuje drużyna Wojownika. Przepraszam bardzo, oczywiście Wojtek Ernest w drużynie LB, w drugiej drużynie z tamtych regionów, która powstała z odłączenia się dwóch zawodników od drużyny właśnie drużyny Marka Filarskiego, ale dzisiaj za to bez Łukasza, przepraszam, bez Bartka Michalaka. Nie ma Michalaka w składzie. Nie ma Pawlickiego. Nie ma Osowskiego. Piasecki jeszcze w tym sezonie nie zagrał. A więc no jest kilku takich zawodników, których znamy z rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej, których właśnie tutaj nie ma. Rozpoczęli od autu zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz. Mają jeszcze 11 minut, aby tutaj nadrobić te swoje straty. No, które w tym momencie są naprawdę duże. Długa piłka do przodu. Rozpoczyna drużyna z Wapcza. Przepraszam, oczywiście powiedziałem Państwu, że nie ma Michalaka. Michalak oczywiście jest w składzie, przed momentem był przy piłce. Mamy teraz faul. Faulowamy Femi Adenuga. Femi Adenuga, który debiutuje tym sezonem w Stalex Lidze. No, przychodzi tutaj na pewno po nowe doświadczenia. Jest to drugi mecz tego zawodnika. Jest to zawodnik, który gra w bydgoskich ligach piłki nożnej.
drużyna, w której także gra Femi Adenuga. Gra właśnie w bydgoskiej lidze halowej razem tutaj z Tateum, Surgotem. Więc właśnie kilku tych zawodników, którzy grają w tej drużynie. Bydgoskiej. W Bydgoszczy. Jako drużyna Stalek z Bydgoszcz pod taką nazwą występuje właśnie Femi Adenuga. Także występuje na trawie. Tymczasem od autu rozpoczęła drużyna. Z Bydgoszczy nic z tego jednak nie wyszło. Kolejna próba niewykorzystana. Ależ teraz błąd, okazja w jakiś sposób niewykorzystana przez Krzysztofa Janowskiego. Okazja dla wojownika, broni Tatera. Obronił to Mariusz Tatera. Teraz po raz kolejny w ekwilibrystyczny sposób Mariusz Tatera. Wybicie do przodu. Jest faul. Faulowała drużyna z Wapcza. Rzut wolny. Do końca 5,5 minuty. Broni nogą Kawała. No i już szybciutko drużyna z Wapcza. Podanie Dominika, no i zagranie piłki ręką, no i ta bramka nie będzie uznana, więc no nie wiem, co będzie miało tutaj
Większy problem dla drużyny z Wamcza, która strzeliła bramkę na szczęsny ukarany żółtą kartką. No jeżeli w tym osobieniu nie strzelą bramki zawodnicy z Wamcza, no to będą się mogli czuć tutaj pokrzywdzeni. No jest 5 fauli na koncie drużyny z Wapcza, więc muszą także uważać zawodnicy, aby tutaj nie faulować, bo będą przedłużone rzut karne. Jaka decyzja sędziego, już rozpoczęła drużyna z Wapcza, no i mamy kolejną bramkę. Kolejna bramka dla drużyny z Wapcza, 6-3, power play goal, strzelcem Bartosz Michalak. 3 minuty do końca. Trzy minuty do zakończenia tego spotkania. Najpóźniej Olimpia Junior Żyć Życim kontra WSG SPX FT MDD Bydgoszcz. No i jest faul. No i jest przedłużony rzut karny dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. No i jest po dobitce gol Marcin Napierała. Sześć do czterech. Więc jeszcze będzie walka ze strony drużyny z Bydgoszczy. Proszę zobaczyć, tutaj ten strzał, no i dobitka. Ale my wrócimy do meczu, bo tutaj Ultimate jeszcze walczy. Kolejna próba, Łukasz Filarski, do przodu niedokładnie.
No i kolejny przedłużony rzut karny. Robi się nam tutaj nerwowa końcówka. Ponieważ jeżeli Ultimate Team Bydgoszcz strzeli teraz tutaj gola, no to będzie to tylko jedna bramka różnicy. No i jest ta bramka strzelona przez Marcina Napierałę. 6-5. Na okazja 10 sekund do końca. Za chwilę ten mecz przejdzie już do historii. Jeszcze końcówka 6-5. Wygrywa drużyna Wojownika Wapcz. No i tym samym możemy już chyba powiedzieć, że ostatnim pierwszoligowcem będzie drużyna z Torunia.